Półtora miliarda złotych, a dokładnie miliard czterysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwa tysiące złotych. Domaga się dr Leszek Czarnecki od banku, który powstał w wyniku przekształcenia Getty Nobel Banku. Nazywa się to teraz ten bank Velo Bank. Za współudział w operacji zwanej kiedyś planem Zdzisława, czyli operacji przejęcia banków Czarneckiego za to, że nie wpłacił łapówki na rzecz urzędników PiS. Jak Państwo pamiętacie, 5 lat temu Czarnecki dostał ofertę nie do odrzucenia. Szef KNF-u najpierw włączył urządzenia zagłuszające, po czym powiedział mu, że ma zatrudnić prawnika związanego z nim, za wynagrodzenie w kwocie procenta od wartości banku, a jak nie, to będzie zrealizowany plan Zdzisława, czyli plan zabrania Czarneckiemu banków za złotówkę. Czarnecki, marka H, nagrał, przedstawił dowody w prokuraturze, panowie jeszcze byli u Adama Grapińskiego, który się ucieszył, że się porozumieli. Poklepał Czarneckiego po plecach. Wszystko wyglądało dobrze. Natomiast Czarnecki nie zamierzał niczego płacić. Zawiadomił prokuraturę. Nastąpił przeciek do mediów. Wszyscy mogli wysłuchać na nagraniu szefa knf jak szantażuje właściciela banku. I co? Po pięciu latach Szanowski pracuje w NBP, nic mu nie jest. Czarneckiemu zabrano dwa banki. Dwukrotnie już prokuratura składała wniosek o jego areszt. Za wymyślone kompletnie jego współdziałanie rzekome z getbackiem, z którym nie miał absolutnie nic wspólnego. Takie są konsekwencje oporu wobec państwa PiS. Takie są konsekwencje. Tego, że człowiek jest uczciwy w tym państwie. W normalnej rzeczywistości, nagranie szefa instytucji kontrolnej, jak domaga się łapówki od przedsiębiorcy, skończyłoby się tsunami dymisji. A jeżeli ten człowiek jeszcze się powoływał na prezesa NBP-u, pokazywał tego prezesa NBP-u, to i prezes NBP-u przestałby być prezesa. Może nie mielibyśmy takiej inflacji w Polsce. Ale nie żyjemy w normalnej rzeczywistości. Teraz Czarnecki jest ścigany przez prokuraturę, ale nie zamierza odpuszczać półtora miliarda złotych. To chyba jeden z większych procesów, jaki toczył się w Polsce. Dzisiaj go złożyłem. Myślę również, że urzędnicy KNF-u, którzy będą później regresowo musieli zwrócić do Skarbu Państwa, te kwoty, które będą przeznaczone na przeprosiny, bo Czarnecki domaga się nie tylko pieniędzy, ale i przeprosin. Powinni już zwrócić uwagę na to, żeby nie przepisywać swoich majątków, albowiem te pieniądze będą ściągane prędzej czy później z ich prywatnego mienia. Natomiast Velobank sądzę, że de facto wróci do Czarneckiego, bo jego wartość realna to jest około właśnie półtora miliarda złotych. Więc po wygranym procesie pewnie nastąpi przekształcenie własnościowe, iż Leszek Czarnecki wróci do swojego banku, i to, w moim przekonaniu, byłoby uczciwe zakończenie tej całej sprawy. Warunkiem oczywiście jest to, żeby w ogóle w Polsce funkcjonowało sądownictwo, a to się rozstrzygnie w najbliższych wyborach. Taką mamy, proszę Państwa, rzeczywistość. I taką mamy. Sytuację, że o tym, czy będziemy mieli praworządność, czy nie, będzie decydować wola polityczna narodu. Dziękuję Państwu uprzejmie.